Mieszkam w stanie Oregon, w miejscu, gdzie jest dużo pól i otwartej przestrzeni. Najbliższe miasteczko leży około 10 km od mojego domu. Moi rodzice posiadają dużo ziemi, łącznie z zadbanym lasem za naszym polem. Jakoś w okolicach 2011 roku często słyszałem dziwne odgłosy dobiegające z tego lasu. Tata opowiadał, że pewnego dnia, gdy robił grilla, odszedł od niego na jakieś 3 minuty, a gdy wrócił, całe mięso zniknęło. Pomyślał wtedy, że to pewnie sprawka szopów. Kilka dni później sytuacja powtórzyła się. Wtedy mój tata sprawdził monitoring, a to co zobaczył było przerażające. To coś wyglądało jak z jakiegoś filmu science fiction i bardziej przypominało kosmitę niż człowieka. Postać była bardzo smukła i nie miała włosów na ciele. Jej oczy były białe i nie wyglądały jak oczy człowieka. Tata często lubił sobie żartować, więc gdy mi to opowiadał, pomyślałem, że to właśnie jeden z jego żartów. Powiedział o tym również mojemu wujkowi, który jest policjantem. Pokazał mu nagranie z monitoringu i zapytał, co może z tym zrobić. Wujek początkowo też nie wziął tego na poważnie, myśląc podobnie jak ja, że to jakiś głupi żart. Jednak ostatecznie powiedział, że się temu przyjrzy. Postanowiliśmy nie mówić o tym mamie, aby jej nie martwić. Nigdy wcześniej nie widziałem taty tak poważnego. Sam już nie wiedziałem, co o tym myśleć, aż do momentu, kiedy przebudziłem się jeszcze tej samej nocy. Usłyszałem ten sam dziwny dźwięk dobiegający z lasu. Mój pokój mieścił się na tyle domu, na drugim piętrze. Zwykle miałem otwarte okno. Wyjrzałem przez nie i spojrzałem na ciemny las. Wpatrywałem się tak przez około minutę, aż w końcu postanowiłem pójść to sprawdzić. Chciałem przekonać się na własne oczy, co wydaje te dziwne odgłosy. Wziąłem kamerę, zakradłem się po cichu do linii lasu i włączyłem nagrywanie. Miałem kamerę z termowizją, włączyłem ją i oto co udało mi się uchwycić. I'm hearing the things in my woods again. I don't know if you can hear the noise. I'm recording with night vision right now. I've been hearing the sounds in the back of my woods. Quite a bit. What the heck is that? What the? Wiedziałem, że uchwyciłem na nagraniu to coś, co wydawało te dźwięki, ale nie miałem pojęcia, co to było. Przerażony wróciłem do domu i schowałem się pod kołdrą. Do dziś nie mam pojęcia, co to było, ale z pewnością to coś zaskoczyłem. Nie przypominało to jakiegokolwiek zwierzęcia ani człowieka. Jak myślicie, co to było?